Leszek Kołakowski, człowiek, który napisał główne nurty w marksizmu, powinien być właściwie w PRL-u noszony na rękach. Tymczasem stał się symbolem opozycji. Jak do tego doszło? To jest tak, że jak nie ma prawdziwej opozycji, to w systemie totalitarnym szuka się sztucznej opozycji, kreuje się. Kołakowski na pewno nie należał do tej grupy, która była opozycyjna wobec komunizmu, tak jak my rozumiemy opór, walkę, tylko grupą, która no, można powiedzieć, że była sojusznikami. On krytykował marksizm z pozycji marksistowskich, a nawet nie tyle marksizm, co praktykę życia partyjnego i państwowego w Polsce czasów Gomułki, a wcześniej czasów późnego stalinizmu. Ma bardzo ciekawy życiorys. On przecież jest jeden z najbardziej znanych filozofów polskich, najwybitniejszych filozofów Polski XX wieku. On zaczynał swoją karierę naukową w Łodzi, w tuż powojennej Łodzi, gdzie był między innymi asystentem profesora Katarbińskiego, ale należał też do takiej młodzieży rewolucyjnej, bardzo bojowej. No, przypomnijmy, że Łódź była specyficzna, ja jestem ze względu na to, że Warszawa wówczas była zburzona, to de facto Łódź pełniła poniekąd rolę komunistycznej stolicy Polski, nie Lublin, chociaż mówiło się o tej Polsce, Polska lubelska, to jednak kuźnią kadr komunistycznych było właśnie, było miasto Łódź. Tak, tam była zgromadzona elita intelektualna, elita naukowa także i między innymi powstało bardzo prężne środowisko filozoficzne. Kołakowski należał do tej grupy młodzieży studiującej, bardzo aktywnej, bardzo rewolucyjnej, bardzo bojowej. Są wspomnienia, on sam też opowiada, że on i jego koledzy biegali z pistoletami po Łodzi, co prawda do nikogo nie strzelali, ale byli tak bojowo nastawieni. Oni naprawdę wierzyli w te ideały marksizmu i w ten komunizm realizowany w oparciu o wzorce stalinowskie, wzorce sowieckie. Dosyć długo się z tego leczył, bo tak naprawdę symbolem rewizjonizmu on się staje od połowy lat 50. 54, 55 rok to są jego już prace, które wskazują na to, że on ma wątpliwości co do tego, jak ten system jest realizowany w Polsce. Już nie popiera terroru, tak jak wcześniej uważano, że terror jest konieczny, ponieważ to elita niesie ten kaganiec wolności, którą ma być właśnie ustrój socjalistyczny czy komunistyczny. I to ta elita musi zdominować te bierne masy, wstrząsnąć nim, zmusić je po prostu do postępu. W połowie lat 50. już tak nie myśli, już jest daleki od krytyki tak zwanej filozofii burżuazyjnej. To, co robił jeszcze w Łodzi, jest daleki od, oddala się od krytyki chociażby Kościoła i wartości, które niesie ze sobą chrześcijaństwo, pisze skąd teksty ta krytyczne. W takim razie, bo mamy jeszcze trwa okres stalinowski, chociaż Stalin już nie żyje, przypomnijmy, Stalin umiera w 1953 roku, 20. zjazd KPZR-u, to jest dopiero rok 1956, kiedy ujawniane są zbrodnie stalinowskie i krytykowany jest tak zwany kult jednostki, a ten opór Kołakowskiego wobec komunizmu zaczyna się no, po śmierci Stalina, ale jeszcze przed upadkiem stalinizmu. To całe pokolenie w zasadzie tych tak zwanych później pryszczatych dojrzewa do tego, żeby powoli od tego stalinizmu odchodzić, żeby go krytykować. Przy czym, tak jak wcześniej wspomniałem, oni go krytykują w sposób, powiedzielibyśmy, za partią konstruktywny. To znaczy idą ku jego naprawie, nie obalają go, nie uważają, że należy restytuować tutaj kapitalizm, tylko chcą naprawy. Odwołują się w swoich pracach do młodego Marksa, tłumacząc o tym, że jednostka ma prawo do własnych poszukiwań swojej drogi do marksizmu. Nie musi tego robić tak, jak każe linia partii, ale może, że jednostka nie musi się rozpływać w kolektywie na przykład. No, to są dosyć rewolucyjne hasła. I Kołakowski no, już w połowie lat 50. pisze bardzo krytyczne teksty, na przykład napisał taki tekst dla tygodnika Po Prostu, tego tygodnika, który jest obliczem polskiej Odwilży, później polskiego Października. Napisał tekst pod tytułem Czym jest socjalizm? I tak naprawdę to było bardzo, bardzo ironicznie napisane, jak wygląda socjalizm w Polsce, jak nie powinien wyglądać. Napisane przez zaprzeczenie, że socjalizm to nie jest system, w którym jest więcej funkcjonariuszy bezpieki niż pielęgniarek na przykład. To nie jest, ale wszyscy wiedzieli, że jest. To był tekst wygłoszony, natomiast nieopublikowany. Po prostu nie został opublikowany, bo został
zdjęty przez cenzurę, ale to świadczy zresztą o jego ewolucji już. Całe po prostu zostało również zamknięte i to był symbol końca odwilży październikowej, początek tak naprawdę zwrotu Komułki w kierunku twardogłowego, bym powiedział, chociaż nie stalinowskiego komunizmu. Tak, to już będzie 57 rok, a do tego czasu Kołakowski już się staje głównym rewizjonistą, symbolem rewizjonizmu. Gomułka mówi o nim jako o sztandarowym rewizjoniście. Jest takie dosyć znane 9 plenum KCPZPR, które miało miejsce w maju 57 roku. Tam Gomułka rzuca hasło walki z dwoma skrzydłami. Nie tylko z rewizjonistami, którzy domagają się dalszego etapu rewolucji, czyli kontynuowania przemian październikowych, ale także z dogmatykami. I jako przykład, jako sztandarową postać rewizjonizmu wymienia Kołakowskiego, obok innych, obok Woroszylskiego chociażby. Natomiast jak doszło do tego, że Kołakowski stał się tym czołowym rewizjonistą? On wcześniej rozmawiał z Gomułką. Został przez pierwszego sekretarza poproszony na rozmowę, w której Gomułka mu jasno wytłumaczył, bez ogródek, za co Kołakowski później też mówił, że był mu wdzięczny, bez ogródek, że konstytucja to jedno, praktyka życia codziennego to drugie, że partia nie popuści, że partia ma przywrócić kontrolę nad społeczeństwem, nad państwem i tak dalej, że nie istnieje, nie może istnieć w systemie komunistycznym to, czego domagał się Kołakowski, a domagał się chociażby wolności słowa, wolności badań, wolności wyboru. Tego w komunizmie być nie może i to mu Gomułka zagwarantował, że tego nie będzie. Próbował go przyciągnąć na swoją stronę. On pamiętał, że to środowisko po prostu było w 56 roku w październiku jego sojusznikiem. Domagało się powrotu Gomułki do władzy. Z tym środowiskiem był związany Kołakowski. Natomiast w tamtym momencie, pod koniec 56 i na początku 57 roku Gomułka chciał rozbić to środowisko tych rewizjonistów. Próbował Kołakowskiego przeciągnąć na swoją stronę. Zrozumiał, że tego nie będzie potrafił zrobić, dlatego uderzył w niego jako jednego z takich czołowych rewizjonistów. I od tej pory Kołakowski będzie występował cały czas jako ten, z którym trzeba już nie dyskutować, ale którego zakres działania trzeba ograniczać. A jak wyglądały te formy ograniczenia zakresu jego działania, od kiedy Leszek Kołakowski był osobą inwigilowaną? Tak jak powiedziałem, zaczął swoją karierę w Łodzi, natomiast od 1949 roku był już w Warszawie, był już po magisterce, szybko zrobił doktorat, szybko zrobił habilitację, był docentem, pracował w Polskiej Akademii Nauki, pracował jednocześnie na Uniwersytecie Warszawskim. To ograniczenie jego działalności polegało na przede wszystkim na kontroli jego tekstów, no i na inwigilacji jego wystąpień publicznych. Od 1963 roku był poddany obserwacji. Założono mu sprawę operacyjnego rozpracowania senator, no i kontrolowano jego ruch metodami klasycznymi, to znaczy była obserwacja, był podsłuch założony u niego, u jego przyjaciół, którzy też byli postrzegani jako rewizjoniści, czołowi rewizjoniści, Stefan Staszewski na przykład, był pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR w dobie właśnie przemian październikowych, później odsunięty jako ten, który też no, za bardzo skłaniał się ku tak zwanej demokratyzacji. I wiele innych osób, które się z Kołakowskim kontaktowały, również były podsłuchiwane. No, najważniejsze... Nie tylko podsłuchiwane, bo tam również była prowadzona, z tego co pamiętam, proilustracja korespondencji, więc można powiedzieć, wszystkie że poniekąd wszystkie klasyczne metody inwigilacja. Zastosowano. Podsłuch telefonu, podsłuch pokojowy, obserwacja. No, w pewnym momencie kilkanaście osób chodziło za Kołakowskim i kto by sobie pomyślał, że w ustroju socjalistycznym filozof może być taki groźny i niebezpieczny. On naprawdę nie był typem wojownika i on naprawdę, jeżeli krytykował ten system, to cały czas jeszcze w tych latach 60. krytykował go z pozycji marksistowskich. Nie podważał głównych dogmatów, ale raczej się odwoływał do klasyki marksizmu i próbował to połączyć z odwiecznymi zasadami moralności. To nie bardzo się zbiegało niestety. A w jaki sposób Kołakowski budował swoje środowisko? Bo on zdołał zbudować środowisko, nie mówimy tutaj tylko o Staszewskim tak naprawdę, to on się cieszył wśród studentów, a potem w 68 roku też w sumie jego nazwisko padało jako pewnego rodzaju symbol. A kim byli ci ludzie, którzy byli
byli związani z Kołakowskim? Z jednej strony to rzeczywiście to było to środowisko studentów aktywnych na Uniwersytecie Warszawskim związane ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej, które później tworzyło też grupę środowisko komandosów. Z drugiej strony miał dosyć duże oparcie, duże znajomości w środowisku literatów. Może wytłumaczymy naszym widzom, bo my oczywiście wiemy, kim byli komandosi, ale to jest na tyle zamierzchła historia, że dla młodszego widza może być to już niejasny termin. Komandosi to była grupa młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim, która brała udział w, organizowała też życie dyskusyjne po prostu. Brali udział również w oficjalnych imprezach organizowanych w różnych miejscach, ale przede wszystkim na Uniwersytecie Warszawskim, także na przykład Adam Michnik zaczynał swoje takie życie polityczne w Klubie Krzywego Koła, który też stanowił takie forum dyskusyjne. Na ale Starym Mieście, w Warszawie, Starym Mieście, tak, poza uniwersytecie. Uliczki, które się tak nazywa. Mhm. Dokładnie, więc to byli ludzie, którzy przychodzili też jakby kierując się pismami marksistowskimi, też podważali praktykę życia politycznego w Polsce. Mieli swoich w aktach partyjnych, to pięknie i esbeckich, pięknie określano mianem mentorów politycznych, czyli mieli tych, którzy byli dla nich autorytetami, między innymi Jacek Kuroń, między innymi Karol Modzelewski, którzy też byli przyjaciółmi Kołakowskiego. Którzy krytykowali też komunizm dokładnie z tych samych pozycji, że przypominamy słynny list właśnie Kuronia i Modzelewskiego do partii skierowany, wyrażający zaniepokojenie, że w partii z komunistycznego punktu widzenia źle się dzieje. Kołakowski zresztą, to jest ciekawa historia, jest związany z procesem Kuronia i Modzelewskiego, bo kiedy w maju 65 roku wydano na nich wyrok, złożono apelację i Kołakowski był jedną z osób, która przygotowała ekspertyzę przedstawioną sądowi dotyczącą definicji pojęcia wiadomości, ponieważ Kuroń i Modzelewski zostali oskarżeni, skazani za to, że rozprzestrzeniali wiadomości szkodliwe dla interesu państwa i tak dalej, i tak dalej. Godzące w ustrój. To się Kołakowski, godzące w ustrój, więc Kołakowski tak naprawdę udowadniał w tej ekspertyzie razem z profesorem Kotarbińskim, z profesor Ossowską, udowadniał w tej ekspertyzie, że czym innym jest wiadomość, a czym innym jest opinia i że Kołakowski i Modzelewski de facto zostają, i że Modzelewski i Kuroń de facto zostają skazani za wyrażanie opinii, za odmienne poglądy polityczne. Mhm. Czyli z powodów politycznych. A jak się rozwijała kariera Kołakowskiego po tym, kiedy Gomułka uznał go za jednego ze swoich głównych wrogów, co prawda gorsze obelgi miotał chyba pod adresem Pawła Jasienicy czy Szpotańskiego, autora słynnego paszkwilu, którego określił Gomułka facetą mentalności komunistycznej, tego Alfonsa bodajże, o ile dobrze pamiętam, aż tak ostre argumenty czy też epitety na temat Kołakowskiego nie padały. Natomiast jak to wyglądało? No, Kołakowski był cały czas tym centrum tak zwanej opozycji literackiej, ja to tak nazywam, bo to są też czasy, kiedy nie ma tej prawdziwej opozycji. Jedyną taką ostoją oporu wobec rządów komunistów jest Kościół, ale opozycji politycznej nie ma. Nie ma żadnej partii, która by, czy żadnego środowiska, które byłoby zorganizowane i to byłoby konkurencją polityczną. Więc rolę takiej quasi opozycji stanowi środowisko, oddział warszawski Związku Literatów Polskich, którego członkiem jest też Kołakowski. Dwie kawiarnie. Z jednej strony kawiarnia Czytelnika przy Wiejskiej, a z drugiej strony kawiarnia Związku Literatów Polskich. To są miejsca, które też zresztą podlegają. To są miejsca publiczne, tak, w których bywają ci ludzie, którzy dyskutują, ale tak naprawdę główne przejawy tego oporu, czy opozycji, czy po prostu sądów, które są niezgodne z linią partyjną, czy krytykują partię na przykład za łamanie konstytucji w kwestii wolności słowa, za to, że ciągle obowiązuje stary tuszpowojenny kodeks karny, bardzo represyjny. Głównym forum, gdzie te myśli się wypowiada, są tak zwany MKK, czyli mały kodeks karny, który potem został zmieniony na normalny kodeks karny, rzeczywiście represyjny i przewidujący karę śmierci za bardzo wiele przestępstw. Więc na te tematy głównie dyskutuje się na forum Związku Literatów, na zjazdach literatów. To też jest obserwowane, no bo to jest to środowisko, na które SB zwraca uwagę i tam Kołakowski też jest cały czas aktywny. Na przykład na tym słynnym zebraniu literatów po zdjęciu dziadów ze sceny, które miało to zebranie miejsce 29 lutego 1968 roku,
Również Kołakowski występuje, również to jest zapisane, że mówi, że jest taka cenzura, że zabrania drukowania klasyki literatury, jak choćby Szekspira, czy innych dzieł, w których się doszukuje aluzji do obecnego systemu. Kliszko podobno, druga osoba w państwie, prawa ręka Gomułki miał strasznego, strasznie podejrzliwy był pod tym kątem i to on podobno wiele takich rzeczy zdejmował, no ale tu Kołakowski to podkreśla. Kołakowski staje się też jedną z ofiar marca 68, bo jest... Marca, który przypomnijmy, zaczął się w lutym, ponieważ rzeczywiście dziady i pierwsze demonstracje zaczęły się po zdjęciu najprawdopodobniej na żądanie ambasady rosyjskiej, dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka, chociaż opinie na ten temat były podzielone co do tego, z jakich powodów dziady zostały zdjęte, ale żeby było zabawnie, ja jestem z wykształcenia teatrologiem, znam osoby, które widziały to przedstawienie. One mówią, że pomysłem samego Kazimierza Dejmka było to, żeby uczcić rocznicę rewolucji październikowej wystawieniem dziadów, które de facto były dramatem w dużej mierze antyrosyjskim, i gdzie Konrada Gustawa grał Gustaw Holubek, który z kajdanami wystawiał swoje ręce. To było w Warszawie rozumiane jednoznacznie, a początek to była demonstracja tak naprawdę pod pomnikiem wieszcza na krakowskim przedmieściu, która się odbyła w lutym, nie w marcu. Marzec to była kulminacja w postaci. To ja muszę tu parę rzeczy sprostować. Po pierwsze, demonstracja po zdjęciu dziadów odbyła się 30 stycznia. Niedawno mieliśmy rocznicę tego. Ale oczywiście zatrzymania i zawieszenia studentów były na początku lutego, więc tutaj w tym punkcie zgoda. Wydaje się też, wiele źródeł świadczy o tym, że ambasada radziecka nie miała nic wspólnego ze zdjęciem dziadów, tylko bardziej to wszystko wygląda na intrygę MSW. Tak wygląda przynajmniej w materiałach tutaj zgromadzonych w IPN-ie i wiele świadczy o tym, że Gomułka już od bardzo dawna był przez Moczara nastawiony negatywnie wobec literatów. Możemy mówić nawet o pewnym zbiegu okoliczności, dlatego że być może nie mówilibyśmy dziś o marcu 68, tylko o lutym 68, bo pierwsza akcja, która miała uderzyć w tą opozycję i wśród młodzieży, i wśród literatów, wśród inteligencji powiedzmy w skrócie, miała miejsce 29 lutego na tym spotkaniu z literatami właśnie, o którym wspominałem, że Kołakowski krytykował cenzurę, bo tam przyszła taka bojówka, jak później wtargnęła na dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego. Tak zwany aktyw partyjny, a tak naprawdę ormowcy. Dokładnie tak samo zorganizowani. Chcieli się wepchać, żeby nie dać przegłosować tą krytyczną wobec władz rezolucję Związku Literatów, ale zostali powstrzymani przez jednego z pisarzy komunistów, Jerzego Butramenta, członka KC, który powiedział, że on tutaj powagą swojego stanowiska odpowiada, że wszystko się dobrze zakończy, i wycofali się. Butrament być może albo nie wiedział, jaka jest rola tego aktywu, albo bał się, że jednak to zamieszanie i oddźwięk tego będzie zbyt duży, i ta akcja wywołania tego buntu, podpalenia tego lądu będzie miała miejsce dopiero 8 marca. Kołakowski za to i tak zapłaci, jak wielu innych przedstawicieli tego środowiska literackiego, jak Kisielewski, jak Jasienica właśnie. Czy Szpotański. Z tym, że Kołakowski zostanie de facto zmuszony do emigracji, wyjedzie na Zachód. Swoje prace filozoficzne będzie już prowadził początkowo w Kanadzie, później w Stanach Zjednoczonych, a koniec końców usiądzie w Oksfordzie i tam do emerytury już będzie pisał, przy czym utrzyma stały kontakt z krajem, będzie popierał różne inicjatywy opozycyjne, które tu w Polsce będą się pojawiały, będzie aktywny w różnych komitetach poparcia, nie wiem, chociażby dla robotników prześladowanych w 1976 roku, później w ogóle będzie też członkiem Komitetu Samopomocy Społecznej KOR. Będzie również postacią, na którą będą się powoływać osoby szukające pomocy i kontaktu w stanie wojennym. Do końca będzie te związki z Polską utrzymywał, przy czym zmieni się trochę wydźwięk też jego prac. On już nie będzie się powoływał tak na marksizm, jak chociażby jeszcze w latach 60., kiedy próbował ulepszać socjalizm, ale już będzie bardzo dalekie od tego, będzie raczej krytykował, będzie dużo refleksji, jak mogło się stać tak, że był taki zaangażowany w latach stalinowskich. Zresztą
Można też powiedzieć, że ta przemiana była nawet szła dalej do pozycji materialistycznych, czyli marksistowski przechodzi w pewnym momencie na coś, co można określić jako pozycję metafizyczną, chociaż nie do końca. Tak, tak, to już na pewno jest bardzo dalekie od swojej krytyki Kościoła z lat 50. Wręcz przeciwnie, wskazuje na to, że te wartości chrześcijańskie są uniwersalne, ponadczasowe, doszukuje się, poszukuje absolutu, prawda, w różnych wymiarach, w różny sposób i rzeczywiście nie jest to, zupełnie nie jest to materialistyczne podejście. Znajduje w swojej twórczości, w swoich rozważaniach potrzebę istnienia absolutu. To już jest taki wyznacznik. A na emigrację on również był przedmiotem inwigilacji już ze strony Departamentu Pierwszego. Co Departament Pierwszy na jego temat wiedział? No, na emigrację przede wszystkim jest dużo trudniej było działać służbie bezpieczeństwa, bo dojście, czyli tak zwane kontakty są trudniejsze. Kiedy Kołakowski był tu jeszcze w Polsce i w Instytucie Filozofii pan był profesorem, łatwo było znaleźć osoby, które były tajnymi współpracownikami. Co najmniej kilka osób na niego donosił, mamy takie zapisy. Można założyć podsłuch w pokoju, można kontrolować jego wszystkie kontakty. Na Zachodzie to jest bardzo, bardzo utrudnione. Tak samo jak niemożliwe, bo przypomnijmy, że Radio Wolna Europa zostało spenetrowane przez agenturę i agentura również penetrowała takie środowiska jak środowisko kultury paryskiej, z którą też częściowo Kołakowski był związany. Tak, ale skutki tej działalności, nawet przy tych największych akcjach, nie są tak spektakularne, czy nie są tak daleko idące jak tutaj w Polsce. Tu jednak to, co SB wypracowała i wysmażyła i podała do wiadomości władzom partyjnym, niesie za sobą bezpośrednie konsekwencje. Tam jednak nie. Nie dla życia codziennego, nie dla twórczości, nie dla działalności, nie dla kręgu osób, z którymi się będzie Kołakowski kontaktował, a przecież on tak naprawdę wszedł do pierwszej ligi intelektualnej świata, kiedy był tam już czy w Yale, czy w Oksfordzie. Dokładnie tak, ale to już inna historia. Bardzo dziękuję panu za rozmowę w tą 50. rocznicę marca 1968. Dziękuję serdecznie. Thank you.